Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale i tym razem będziemy sobie tutaj troszeczkę dyskutowali na temat tego, jak się gra czołgami, znaczy ogólnie pojazdami pancernymi w grze Enlisted, bo tutaj troszeczkę czasu poświęciłem na to, żeby jako tako to opanować, w związku z czym chciałbym Wam tutaj kilka takich podstawowych uwag przekazać. To są oczywiście absolutne podstawy tego, jak się tymi czołgami steruje, co tu jak się robi, do czego co służy. Więc nie oczekujcie tutaj jakichś zaawansowanych taktycznych wskazówek. Oczywiście coś tutaj też podpowiem, ale to są takie, no wysoko w tych kampaniach nie zaszedłem, żeby tam jakimś tu autorytetem być w tym temacie, ale już pewne obserwacje poczyniłem i tutaj wam się podzielę, żebyście mieli chociaż początek troszeczkę prostszy niż ja miałem. W związku z czym tutaj obejrzymy sobie na chwileczkę po prostu taki fragment bitwy, gdzie pierwsze widzicie, pierwsze rozdanie rozpocząłem właśnie pojazdem pancernym. Tutaj na środku drogi sobie stoję i to w zasadzie jest pierwsza uwaga, którą do Was kieruję. Nie jeździmy gdzieś, gdzie w terenie będzie ciężko, bo wszelkie nierówności terenowe wpływają oczywiście na nasze celowanie. Tutaj obrót wieży zajmuje dosyć sporo czasu, a jest sporo piechoty na polu walki i ta piechota może nas bardzo szybko wykończyć w tym czołgu. W związku z czym musimy brać pod uwagę to, że musimy patrzeć, gdzie są żołnierze przeciwnika. A jeżeli lufa lata nam góra i dół, bo nie jesteśmy w stanie wyjechać na równy teren, nie możemy przez to celować. O, spójrzcie, tutaj przeleciał jeden żołnierz, zaraz przebiegnie sobie chyba drugi i zaraz tu przylecą bokiem, żeby rzucić do mnie granat, czy tam jakąś inną wiąchę dynamitu i wysadzić mi ten pojazd. Także to jest taki powiedzmy wstęp do tego materiału i zaraz przejdziemy sobie do samouczka, ja wam pokażę, znaczy do samouczka, do treningu. Ja wam pokażę tutaj, jak tym czołgiem jakoś w miarę rozsądnie celować. Spójrzcie, że czas stabilizacji tego celownika jest dosyć długi, także no nie jest to proste, żeby tu jakoś sensownie tym celować. Trzeba na to poświęcić sporo uwagi i zwłaszcza, że musimy tutaj manewrować. O, widzicie, rzucony granat, na szczęście tutaj nie trafił, ale już są na tyle blisko żołnierze przeciwnika, że raczej długo tutaj nie pociągnę. W związku z czym zaraz przejdziemy sobie do drugiego etapu i będę wam omawiał. O właśnie. O, i teraz tak, jesteśmy sobie w czołgu, mamy tutaj trzech załogantów. Mamy dowódcę, celowniczego, kierowcę, operatora radia jeszcze możemy mieć ewentualnie i inne jakieś tam dodatkowe osoby, które mogą być tutaj na pokładzie, to już jest kwestia rozwoju w kampanii. I teraz tak, mamy dowódcę, który może jednocześnie i kierować tym, gdzie czołg jedzie i celować, jeżeli chodzi o ostrzał. Widzimy tutaj dwa okręgi. O, w tym widoku możemy kierować również ostrzałem z karabinu i korzystamy z dwóch karabinów wciskając spację. Jeżeli jesteśmy na widoku na przykład celowniczego, to wtedy korzystamy tylko z jednego karabinu. Co dalej? Dowódca, jak już wspomniałem, może kierować czołgiem jednocześnie z celowaniem i możemy tutaj wciskając przycisk... O, widzicie? Ciężko jest tutaj wyczuć moment, kiedy ten czołg faktycznie stoi w miejscu, bo on czasami potrafi się poruszać, nawet mimo, że chcemy go zatrzymać. Wciskamy sobie kontrol i wyglądamy przez włas z czołgu. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że widzimy dużo więcej, bo nam nie zasłaniają elementy opancerzenia, ale dowódca jest narażony na ostrzał z broni konwencjonalnej, czy też jakiejkolwiek w zasadzie broni, jaka jest dostępna na polu walki, bo po prostu może dostać strzał w głowę i tracimy dowódcę. Wtedy musimy albo celowniczym się obsługiwać, albo kierowcą. Jeżeli jesteśmy na celowniczym, to nadal możemy kierowcy używać, z tym, że to celowanie jest troszeczkę bardziej precyzyjne. Prawym przyciskiem myszy robimy sobie delikatnego zooma. No i spacja, jak już wspomniałem, to jest karabin. A pociski mamy do dyspozycji typów dwóch. Czyli mamy pociski jednakowo burzące, których chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. I pociski przeciwpancerne, które również wiadomo do czego służą. Mamy tutaj cały arsenał czołgów, do których możemy strzelać. Widzicie, że celownik zmienia kolor na zielony, na czerwony, w zależności od tego, gdzie celujemy, z jakiego kalibru strzelamy, w jak gruby pancerz trafiamy. Oczywiście dochodzi tutaj jeszcze pochylenie tych pancerzy, ale dla osób, które grają w War Thundera, myślę, że to nie będzie jakiś duży problem. Spójrzcie, po wystrzeleniu mamy od razu tutaj w prawym górnym rogu informację o tym, gdzie trafiliśmy, jakie uszkodzenia zadaliśmy, także mechanika jest niemal identyczna jak ta, która jest dostępna w War Thunderze, jeżeli chodzi o strzelanie. Próbuję się wstrzelić przedział amunicji, ale coś mi to średnio idzie. Widzicie, cały czas niby ten przeciwnik dostaje, ale jakieś wielkie krzywdy tutaj nie robię. I to mnie troszeczkę w tych czołgach irytuje, że często niby pociski wchodzą, coś tam się w środku... O, teraz trafiłem w amunicję. Gościu wyparował.
I tak to wygląda, jeżeli chodzi o strzelanie z pepancu. Więc kwestia tylko koloru celownika. Spójrzmy, że tutaj na przykład gdzieś tam się pojawił czerwony. No to tam na pewno przebicia nie zrobimy. Aha, bo to nie w ten cel celuje. No. Odbiło się. Piękny rykoszet. Ładując sobie pociski ładunkowo-burzące, musimy po prostu wystrzelić to, co mamy w lufie i przechodzimy na drugi typ uzbrojenia. Teraz mamy pociski ładunkowo-burzące, które nie służą do celowania stricte w grupę żołnierzy przeciwnika, tylko gdzieś w okolicy. Najlepiej w ziemię. Często jest sytuacja taka, kiedy przeciwnik wygląda sobie z budynku, widzimy tam karabin, więc wystarczy strzelić w framugę okna, nie trzeba celować w gościa. I spójrzcie, tutaj strzelam w pobliżu, jeden cel wyeliminowany. Po prostu lepiej korzystać z właściwości pocisków ładunkowo-burzących w taki sposób, niż strzelać konkretnie w dany cel. Oczywiście czasami to się przyda, ale w większości przypadków wystarczy nam po prostu celowanie w pobliżu celu, do którego chcemy strzelać. Jeżeli pojazd jest uszkodzony, wciskamy F, zaczyna nam się odliczanie do wyjścia z pojazdu. I w tym momencie albo możemy próbować uciec od niego, bo już jest nie do naprawienia, albo wcisnąć przycisk T i wtedy pojawi nam się znowu odliczanie, gdzie będziemy ten pojazd naprawiać. Oczywiście nie wszystkie uszkodzenia da się naprawić i czasami będzie już pojazd w takim stanie, że nie będziemy w stanie nic z nim zrobić, także pozostaje tylko ucieczka. Tutaj widzimy, że mamy widok dowódcy, widok celowniczego i widok kierowcy, czyli taki, który nam pozwala jako takoś tym czołgiem sterować. I tak jak już wspomniałem we wstępie, najlepiej trzymać się miejsc, gdzie mamy możliwość manewrowania, a nasz ostrzał nie będzie aż tak bardzo zniekształcany przez nierówności terenu, bo jeżeli wjedziemy sobie w jakieś okopy, no to wiadomo, stoimy w miejscu, jesteśmy bardzo łatwym celem do tego, żeby nas tutaj rozstrzelać. Spójrzcie, że w widoku dowódcy nie mamy informacji na temat penetracji pocisku, a celowniczy już takie informacje będzie posiadał. No tu niestety pod takim kątem nic nie jestem w stanie mu zrobić. Tutaj spójrzmy sobie na kolejny cel. O, tu już mamy zielone informacje. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o czołgi. Teraz tak, no podstawy sterowania to oczywiście wsadem kierujemy. Tutaj mówię to oczywiście o wersji komputerowej, nie konsolowej, bo konsol nie mam. O, celujemy, strzelamy. A obeki załadowane, stąd też efektywność zerowa. No, spróbujmy jeszcze z pepanców. No, coś tam nawet weszło do środka. Więc tak to wygląda. Dla osób, które grały w War Thundera, myślę, że dosyć przyjaźnie to jest zrobione. Dla mnie, dla osoby, która w War Thundera za bardzo nie grała, to już jest troszeczkę utrudnienie, bo ja tego po prostu nie ogarniam. Dowódca może wyjrzeć. Nie w każdym pojeździe jest dowódca. Jako takiej roli nie z każdego pojazdu da się wyglądać. Przypominam, spacja to jest uzbrojenie dodatkowe, czyli karabiny. Więc chyba powiedziałem wam wszystko tutaj, jeżeli chodzi o takie suche fakty. I teraz pokażę wam jeszcze dwa króciutkie gameplaye, tam dosłownie 2 minutki i będziemy kończyć materiał, bo chcę wam jeszcze opowiedzieć o taktyce gry tym pojazdem. Jak już wspomniałem, moi drodzy, trzymamy się w miarę równego gruntu, żeby nie wpływało to jakoś negatywnie na nasze celowanie i to, że po prostu lufa skierowana jest w niebo, a nie w pojazdy przeciwnika czy w piechotę przeciwnika. Szukanie jakichś ciasnych przejazdów może się zazwyczaj skończyć tym, że gdzieś się blokujemy, albo jakieś tam zasieki przeciwczołgowe, albo po prostu głupie drzewo gdzieś jest przewrócone, czy ustawione tak, że zablokuje nam obrót wieży i mamy problem. Także lepiej trzymać się otwartych przestrzeni, bo tam raz, że żołnierze przeciwnika są lepiej widoczni, kiedy chcą do nas podejść i nas zniszczyć, to dwa, mamy większe możliwości manewrowania. Oczywiście tutaj, o, to jest to, o czym wam mówiłem. Naprawiamy, pojawia się informacja o tym, że pojazd jest naprawiany. Ustawiłem na chwilę grafikę na minimum, bo liczyłem, że roślinność nie będzie tak bogata i będzie lepiej przeciwnika widać, ale jednak to nie działa, więc przestawiłem sobie to już na lepsze opcje. W związku z czym szukamy w miarę dobrych lokalizacji do tego, żeby mieć możliwość po prostu jak najdłuższego przebywania w tym pojeździe, żeby tego głupio nie stracić, bo ktoś tam po prostu... Stanęliśmy sobie przy samym budynku, ktoś wszedł na dach, zrzucił nam dynamit na kadłub i jest po pojeździe. Także właśnie takich sytuacji trzeba unikać. Dobrze ustawiony czołg jest naprawdę w stanie bardzo długo wytrzymać i bardzo dużo fragów naklepać. Kwestia pozostaje tylko, żeby wyczuć właśnie to miejsce, gdzie możemy tych fragów szukać, gdzie będziemy w miarę bezpieczni od prób zniszczenia przez przeciwnika. No i jak ustawić pancerz, żeby nam tutaj przeciwnik z dużej krzywdy nie zrobił ze swoich też pojazdów pancernych. Także chyba wszystko, co chciałbym wam tutaj w tym materiale tak na króciutko, na szybciutko takie podstawy przekazać. I to będzie tyle. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was na kolejne materiały. Cześć i na razie.